Cześć, witajcie. Ja jestem Marcin, a to jest cykl Wspieram to poleca, w którym raz w tygodniu polecamy najciekawsze i najfajniejsze projekty na Wspieram to. Pierwszym projektem, który chciałbym Wam polecić, jest projekt znanego już Wam zespołu Hope z Poznania. Zespół Hope obecnie jest w nowej edycji Must Be The Music, a w tak zwanym międzyczasie realizuje kampanię na nowy teledysk wraz z Mania Studio. Kampania wystartowała wczoraj, więc jest w swojej pierwszej fazie i czeka na każdego z Was, który chciałby wesprzeć realizację nowego teledysku. Chłopaki, czy raczej powinienem powiedzieć chłopaki, już wcześniej realizowali kampanię na Wspieram to i celem było wydanie ich debiutanckiej płyty The Best Of. Udało się dzięki Waszemu wsparciu. Teraz kolejna kampania dotyczy stworzenia nagrania teledysku do singla Gwiazdka z tej właśnie samej płyty. Kampania wystartowała wczoraj, więc czeka na Wasze wsparcie. Nagrody są całkiem fajne. Za realizację teledysku odpowiada nasz partner, czyli Mania Studio, więc teledysk na pewno będzie wysokiej jakości. Kolejnym projektem, który chciałbym polecić Wam w tym tygodniu, jest projekt Miał Café. Okej, słuchajcie, kampania z bardzo poważną sprawą. Dotyczy najważniejszej rzeczy w internecie. Dotyczy kotów. Kampania ma na celu otwarcie w warszawskiej kociej kawiarni o nazwie Miał Café. Będziecie mogli, jeżeli kampania dojdzie do skutku, do czego potrzebne jest Wasze wsparcie, będziecie mieli możliwość udania się do takiej kociej kawiarni, napicia się na przykład świetnej kawy, no i zrelaksowania, spędzenia czasu w towarzystwie kotów. Samo powstanie tego typu kawiarni w Warszawie pomoże w adopcji potrzebującym zwierzętom, więc ogólnie cel jest szczytny, no i tak jak już mówiłem wcześniej, dotyczy kotów, więc sprawa jest poważna. Kampania Miał Café wystartowała parę godzin temu dziś, więc czeka na Wasze wsparcie. Słuchajcie, kolejną kampanią wartą uwagi moim zdaniem w tym tygodniu jest kampania Słodki Tydzień Bez Cukru. Jest to organizacja tygodniowego, znaczy, jeszcze raz. Kampania ma na celu organizację tygodnia prelekcji, warsztatów, wykładów, spotkań z dietetykami dotyczących życia bez cukru, zdrowej diety i przyzwyczajenia do zdrowego trybu życia, budowania zdrowych nawyków w diecie bez cukru. Kampania trwa jeszcze 3 dni, na ten moment ma 81% do celu, więc bardzo mało zostało, aby zakończyła się sukcesem. Do tego sukcesu potrzebni jesteście Wy. Słodki Tydzień Bez Cukru jest bardzo poważną kampanią. Jak widzicie na załączonym obrazku, ponad 100 lat temu jedliśmy 5 kg cukru na osobę, teraz jemy ponad 45, więc jeżeli nie chcecie być tak grubi jak ja czy Dominika, wspierajcie kampanię, ona pomoże Wam i mi. I Dominicy. Przepraszam. Ostatnia kampania do polecenia w tym tygodniu jest to kampania książki Upadek. Objawienie proroctwa. Jest to kampania, która już przekroczyła 100%. Na ten moment jest to 141%. Możecie ją więc wspierać bez obawy tego, że może się nie udać. Więc w skrócie możecie po prostu kupić tą książkę. Kampania trwa jeszcze 30 dni, więc macie mnóstwo czasu, ale nie warto czekać do końca. Zróbcie to już dziś. Okej, słuchajcie, kampanie na Wspieram to po swoim zakończeniu żyją dalej. Odwiedzacie je, oglądacie je. Nie zawsze macie czas trafić na interesującą Was kampanię, a tym samym za wsparcie zdobyć interesującą Was planszówkę, książkę czy płytę. Znaleźliśmy na to rozwiązanie. Wprowadziliśmy nowy rodzaj kampanii. My je nazywamy kampaniami post-crowdfundingowymi, czyli takimi, które dzieją się po tej domyślnej kampanii. Na tych kampaniach możecie obejrzeć całą historię tego, jak wyglądała wcześniej trwająca kampania ufundowana przez społeczność, a także zyskujecie dostęp do szybkiej możliwości zdobycia, tak jak w tym przypadku, płyty No, która już została zrealizowana, teraz zespół ją sprzedaje, możecie ją kupić. Zrobiliśmy tak z kilkoma kampaniami. Na ten moment jest to pokazywana teraz tutaj kampania No. Jest to na przykład możliwość zakupu książki Hejtoholik ze zrealizowanej już kampanii, czy też kampania gry planszowej Teomachia Mitologia Słowian. Będziemy wprowadzać ten widok, tę funkcjonalność na coraz większej ilości kampanii. Na ten moment jest ich około 15. Nie będę wymieniał wszystkich, możecie przeklikać przez serwis i znaleźć swoją.
Teraz czas na pytanie tygodnia. Pytania tygodnia nie ma, nie chcecie nam go zadawać, może kiedyś zmienicie zdanie. Więc pytanie tygodnia zastępujemy cyklem konkurs. W tym tygodniu, jeżeli ktoś, pierwsza osoba, która wymieni wszystkie kampanie z widokiem kampanii post-crowdfundingowej, jak widoczna powyżej Teomachia, dostanie od nas do wyboru książkę podręcznika crowdfundingu Do The Crowd, płytę kolorofonii, bądź nową płytę chorych. Zadanie startuje dziś. Wyniki, im szybciej podacie, tym szybciej wygracie. Czekam na Was.